Witajcie kochane, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o prawdziwych i ukrytych kosztach przedłużania włosów i na co trzeba zwrócić uwagę. Bo pamiętajcie, że na cenę składa się nie tylko koszt włosów, ale jeszcze wiele innych czynników. Musimy zacząć od tego, że musimy sobie zdać sprawę, jakie my mamy włosy, czyli na przykład, czy mamy włosy cienkie, rzadkie, zniszczone, takie jak tutaj na zdjęciu. Czy mamy włosy grube i gęste, takie jak na tym zdjęciu? Bo od tego zależy też, ile będziemy potrzebować włosów do przedłużania, bo to będzie miało wpływ na cenę. I teraz rodzaje włosów. Możemy wybrać najdroższe włosy na rynku, czyli włosy w kitkach dziewicze Virgin lub włosy tańsze, czyli na przykład europejskie farbowane na różne kolory. To po prostu zależy, ile chcemy wydać pieniążków i na czym nam zależy. Teraz pokażę Wam tutaj, jak wyglądają z bliska właśnie takie włosy, te ciemniejsze, to jest, są włosy nigdy nie farbowane, dziewicze, virgin, rosyjskie, słowiańskie, w naturalnym kolorze. Takie włosy możemy przerobić na dowolną metodę i takie włosy mają oczywiście dłuższą żywotność i jest to kolor naturalny. One nie były nigdy farbowane ani poddawane żadnym zabiegom chemicznym. Uważam, że takie włosy są idealne dla tych z Was, które mają właśnie bardzo podobny swój kolor, żebyście nie musiały ich farbować, tylko dobrać możecie od razu taki kolor, jak Wam jest potrzebny. A tutaj obok mam włosy, to są włosy słowiańskie, farbowane na bardzo jasny blond. Wiadomo, że ich żywotność jest krótsza, no ale niestety włosy słowiańskie w takim jasnym blondzie występują niezmiernie rzadko i są strasznie drogie. Mówię o dziewiczych oczywiście. Także tutaj mamy te dwa takie rodzaje włosów do wyboru, czyli dziewicze Virgin w kolorze naturalnym, bardzo drogie i w przystępnej cenie właśnie te słowiańskie farbowane. Możemy również wybrać włosy europejskie. Europejskich nie mam tutaj Wam do pokazania, ale europejskie to są takie, które mamy we wszystkich kolorach, mamy ich bardzo dużo, są najtańsze. Tutaj musimy też zwrócić uwagę na wagę, ile nam włosów będzie potrzeba w gramach, w pasmach do zagęszczenia całej głowy. Zaraz Wam tu coś pokażę. Nasze włosy to są cały czas słowiańskie farbowane, czyli z różnych głów farbowane na jednolity kolor. Te włosy tutaj są pakowane, czyli w takich zestawach 25 gram, 25 pasm, czyli każde pasmo ma 1 gram. Czyli na jedną głowę na przykład będziecie potrzebować 50 gram, na przykład takie dwie kitki, albo na przykład jak macie gęstsze włosy, możecie potrzebować 3 takie zestawy, przepraszam, lub 4 takie zestawy. Tutaj mam 4 zestawy teraz w ręce i to jest razem 100 gram włosów. Zwracajcie zawsze uwagę na gramaturę. Następna rzecz, co wpłynie na cenę włosów, jest to długość. Wiadomo, im włosy będą dłuższe, tym będą droższe. Tutaj mam te blondy, to są 52 cm, a te czarne to są 62 cm. One nie są czarne, jest taki bardzo ciemny brąz, taki gorzka czekolada. I tych włosów blond mamy 25 gram tutaj, a tych mam 100 gram. Pamiętajcie zawsze o tym, że też długość wpływa na, się dystrybuje po długości, czyli na przykład taka sama ilość, czyli 25 gram włosów 42-centymetrowych będzie grubsza, będzie grubszy kucyk niż na przykład 62-centymetrowe. To jest bardzo ważne. Następna sprawa, która wpływa na cenę, to jest wybór metody. Stosunkowo najdroższe są włosy do metody tape-on, maszynowo robione, to są najdroższe włosy. Oczywiście oprócz tych dziewiczych Virgin, które w kitkach, które są w ogóle nieporównywalnie, o wiele, wiele droższe. Ale z takich maszynowo zakończonych, czyli do zgrzewarki,
lub naringi, lub metoda kanapkowa, to metoda kanapkowa będzie najdroższa. Tutaj Wam jeszcze właśnie pokazuję, jeszcze raz pokazywałam takie właśnie kitki Virgin, te sobie możemy przerobić na dowolną metodę, tylko to też fryzjer Wam za to dużo policzy pieniążków, bo to długo trwa, jest bardzo pracochłonne przerabianie takich zgrzewów. Następna sprawa, która wpływa na cenę, to oczywiście praca fryzjera, bo przeważnie takich włosów nie da się założyć samemu w domu ani zdjąć. Trzeba zawsze się udać z tym do specjalisty, czyli do fryzjera. Wiadomo, że fryzjer w większym mieście policzy sobie więcej, w mniejszym mieście policzy sobie mniej za taką usługę. I pamiętajcie też o tym, że na przykład metoda keratynowa jest bardzo pracochłonna, czyli fryzjer musi 2-3 godziny poświęcić Wam jednak, dlatego zakładanie będzie drogie, ale później już nie będziecie musieli kolejny raz przychodzić, bo będziecie mogli 4-6 miesięcy nosić takie włosy. Natomiast metoda kanapkowa to jest co 4-6 tygodni kolejna wizyta u fryzjera, co też wpływa na cenę, żeby przekładać te kanapki, podciągać, tak samo ringi. Potem kolejna sprawa, domowa pielęgnacja, czyli odpowiednie kosmetyki, które musicie kupić, szampon i odżywka, szczotka, to też musicie kupić. Ja Wam tutaj pokażę podstawowe takie rzeczy, które każda z Was, która nosi przedłużone włosy, musi mieć. Czyli jest potrzebna szczotka, odpowiednia, profesjonalna, i szampon i odżywka, ponieważ nie wszystko się nadaje do takich włosów. Może być to szczotka taka, na przykład to jest jakiś Tangle Angel z Rossmana czy z Head. To jest nasza szczotka z naszego sklepu, profesjonalna z włosiem dzika. Się rewelacyjnie nadaje właśnie do przedłużanych włosów. Także jedną taką szczotkę musicie na pewno mieć, żeby te włosy rozczesywać przed spaniem, przed myciem, po myciu, bo tego grzebieniem nie wolno robić. Czyli musicie zainwestować w dobrą szczotkę. I kosmetyki oczywiście odpowiednie. Jeżeli macie mniej pieniążków do wydania, to polecam z Rossmana takiej firmy Tresemme. Te dwa produkty to jest szampon i odżywka, są świetne. A jeżeli chcecie wydać trochę więcej, to możecie sobie kupić też doskonałe produkty, które znajdziecie online na Amazonie, takiej firmy Apogee. I to jest też szampon do zniszczonych włosów i dwuminutowa odżywka. Też są rewelacyjne. Także pamiętajcie, że właśnie na cenę przedłużanych włosów końcową wpływa wiele czynników. To nie jest tylko koszt włosów, to jest praca fryzjera, długość włosów, ilość włosów, waga, odpowiednie kosmetyki do pielęgnacji w domu, szczotka. Również zdejmowanie takich włosów też musicie się z tym udać do fryzjera, to jest kolejny koszt. To jest bardzo ważne, żeby nie zniszczyć sobie własnych włosów. Jeżeli szukacie dobrych włosów do przedłużania i zagęszczania, na przykład dziewiczych flitkach lub do metody kanapkowej, indyjskich lub europejskich, do wszystkich metod, takie włosy znajdziecie w naszym sklepie www.mimesisfabrykawłosa.pl. Jeśli podobał Wam się ten film, subskrybujcie nasz kanał, daj łapkę w górę, a jeżeli masz jakieś pytania, to napisz do mnie lub zadzwoń. Tutaj jeszcze raz adres sklepu.